Mają dość obietnic, a ich cierpliwość się kończy. Mieszkańcy wsi Przysieki koło Jasła przez ponad godzinę blokowali dziś drogę krajową numer 28. Od ponad 6 lat domagają się budowy 2 kilometrów chodnika, bo zbyt często dochodzi tu do tragicznych wypadków. Ostatnie lata przyniosły w tym miejscu śmierć 11 osób. Ponad 30 zostało rannych. Relacja Adama Bieniasa. Domagamy się budowy chodnika, domagamy się bezpieczeństwa naszych dzieci. To jedno z haseł dzisiejszego protestu. Dokładnie o godzinie 16 mieszkańcy Przysiek rozpoczęli blokadę drogi numer 28. To właśnie tą trasą codziennie przejeżdżają tysiące samochodów. Wąskie pobocze i brak chodnika sprawiają, że jest tu bardzo niebezpiecznie. Już jakiś czas temu w tym miejscu została postawiona tablica Czarny Punkt, która ostrzega przed śmiertelnymi oraz niebezpiecznymi wypadkami. Mieszkańcy mówią krótko, to droga śmierci i dodają, że codziennie boją się o bezpieczeństwo, zwłaszcza najmłodszych. A ich obawy potwierdzają statystyki. Tylko w ostatnich miesiącach doszło tu do 2 śmiertelnych wypadków. Właśnie dlatego mieszkańcy Przysiek, ale też sąsiedniego Sławęcina i siedlisk sławęcińskich domagają się przebudowy drogi oraz budowy około 2-kilometrowego chodnika. Ci, którzy wyszli dziś na ulicę, uważają, że ich problem od 6 lat jest spychany na margines. Nie pomagają prośby, rozmowy, a nawet kolejne wypadki. Mieszkańcy mają dość kolejnych obietnic, stąd dzisiejszy protest. Jak widać z tyłu nie mamy tego chodnika. Jest to droga, którą pokonują dzieci do szkoły. Jest szkoła w podstawówka w Przysiekach i 2 szkoły w Trzcinicy. Nasze dzieci, zwłaszcza w dni deszczowe, są ochlapywane przez pojazdy ciężarowe. Muszą pokonywać tą drogę do szkoły razem z tirami. Nie zgadzamy się na takie traktowanie w XXI wieku w Europie. To jest, dzieci to są raz, a dwa są ludzie starsi, są ludzie niepełnosprawni. Nie mogą wyjść do sklepu, nie mogą przejść do kościoła, bo nie ma pobocza. Liczycie na to, że ten protest coś zmieni? Jesteśmy w ogóle już doprowadzeni do ostateczności. Ta droga jest bardzo niebezpieczna. Ja przytoczę tylko po prostu naszą historię, gdzie chodziłyśmy z koleżankami i kolegami do domu. Właśnie tą drogą, poboczem, gdzie tiry ocierały nas po prostu o kurtki. Musieliśmy schodzić do rowów, dbając o nasze bezpieczeństwo. Zdarzało się również, że zostaliśmy zepchani po prostu przez samochód. Zdarzało się tak, jak również moją mamę po prostu tir zmiótł do rowu i pojechał. Teraz moje dzieci będą szły do szkoły i ja muszę ich wozić samochodem. Nie możemy poruszać się rowerami obok drogi. Po prostu ja do koleżanki 100 metrów muszę jechać samochodem. Po prostu nie damy rady chodzić, boimy się tego. Zdaniem mieszkańców budowa chodnika oraz przebudowa drogi początkowo miała rozpocząć się jeszcze w tym roku. Ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała mieszkańców, że muszą uzbroić się w cierpliwość. Mieszkańcy mówią, że będą walczyć aż do skutku i nie wykluczają kolejnych protestów. Z miejscowości Przysieki dla Aktualności Adam Bieniasz.